Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich w dniu 4 stycznia 2023 roku. Na dzisiejszy dzień otrzymujemy piękne słowa wzmocnienia. Są to słowa z pierwszej Księgi Królewskiej, z rozdziału 19 i 7 wiersza. Anioł przyszedł po raz drugi, dotknął Eliasza i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Drugim fragmentem, który będzie nam w dniu dzisiejszym towarzyszył, jest fragment z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału, 12 i 13 wiersza. Opadłe ręce i omdlałe kolana wzmocnijcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Umiłowani, drogie siostry i drodzy bracia, dosyć często możemy w różnych miejscach spotkać osoby, które poruszają się albo o kulach, albo schodzikami, lub też na wózkach inwalidzkich. To wszystko wskazuje na kłopoty z poruszaniem się. Przychodzi wiek lub nieszczęśliwe wypadki, które powodują, że nie można poruszać się swobodnie na swoich nogach, na których kiedyś może biegaliśmy, skakaliśmy, tańczyliśmy. Jest przecież, rozpoczyna się za chwilkę czas karnawału, będą odbywać się zabawy, spotkania, gdzie wiele osób będzie mogło znów z radością zatańczyć, bawić się. Ale przychodzi czas, kiedy nogi odmawiają posłuszeństwa i wtedy człowiek staje się mniej mobilny, nie może pozwolić sobie na taką dużą swobodę, jaką miał wcześniej. Jednak kiedy dzisiaj słyszymy te słowa, które pochodzą ze Starego Testamentu, jak również z Nowego Testamentu, z listu apostolskiego, myślę, że są to słowa niezwykle budujące i w zasadzie można powiedzieć, że usłyszeć takie słowa na początku dnia to prawdziwy skarb. Bo człowiek, który czuje się przygnębiony, który czuje się słaby, nie ma być może ochoty na to, żeby rozpocząć dzień, kiedy przeczyta słowa, żeby wstać, posilić się, bo jest przed nami jeszcze daleka droga, otwiera się zupełnie inna, nowa perspektywa. I w zasadzie, moi kochani, jesteśmy na początku roku, bo 4 stycznia to przecież jest ciągle początek roku. I wydawać by się mogło, że z początkiem roku powinniśmy mieć wiele energii, wiele sił, ale nie jest tak zawsze i nie u wszystkich osób. Niektóre smutki, ciężary ciągną się przez kolejne lata, przechodzą na następne dni, na następne miesiące i towarzyszą nam, nie chcą ustąpić. Dlatego dziś, pomimo tego wszystkiego, co nas być może przygnębia, co stanowi problem trudny do uniesienia i powoduje, że ciężko jest się wyprostować, przyjmijmy te słowa jako słowa nadziei, jako słowa, w których Bóg odnajduje nas i chce podać nam swoją pomocną dłoń. Te słowa z pierwszej Księgi Królewskiej zostały skierowane do proroka, który uciekał przed gniewem swojej królowej i króla. Uciekał i skrył się na pustyni. Lęk i przerażenie odebrały mu chęć do życia, do dalszej wędrówki. Do tego z całą pewnością kondycja fizyczna, zmęczenie, wyczerpanie powodowały, że Eliasz nie miał siły dalej iść, ani też ochoty. Ale właśnie tam przyszedł do niego już po raz drugi Bóg, który posyła anioła i mówi: wstań, posil się, bo przed tobą jeszcze długa droga. I kiedy dziś, właśnie w dniu 4 stycznia, myślimy o drodze Eliasza, pomyślmy też o naszej drodze, drodze nowego roku. Jest przed nami jeszcze długa droga, długa perspektywa, wielu miesięcy. Będziemy potrzebować sił i Bóg tych sił chce nam udzielić, niezależnie od tego, czy jesteś dzisiaj chory, chora, czy być może jesteś w szpitalu, cierpiąca, cierpiący, czy być może masz w domu osobę, która jest ciężko chora, źle się porusza, źle funkcjonuje. Pan chce dodać dzisiaj sił i mówi: podnieście omdlałe ręce. Kolana, które drżą, wyprostujcie.
również niech wasze serca nabiorą siły, odwagi. Pan Jezus, który jest przecież taką nadzieją na kolejne dni, chce dzisiaj również iść razem z nami. On, który leczył ślepych, który leczył chromych, chce dzisiaj także i nam dodać siły, otuchy i odwagi. Pozwólmy mu się poprowadzić. Życzę wszystkim błogosławionego, dobrego dnia z Bogiem.